Cześć kochani, tak jak obiecałam, mam dzisiaj dla Was filmik instruktażowy, z którego dokładnie dowiecie się, jak wykonać henne rzęs w domu samodzielnie. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodoba. Jeśli tak, to nie zapomnijcie na koniec nagrodzić go kciukiem w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie to zrobić wciskając ten czerwony, uroczy prostokącik w dolnym lewym rogu. Zapraszam również na moje profile społecznościowe na Facebooku, Twitterze, Instagramie oraz Snapchacie. Linki do wszystkich profili znajdziecie po rozwinięciu opisu pod filmem. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jak sprawić, by Wasze rzęsy wyglądały tak pięknie, bez tuszu i maskary, to zapraszam do oglądania dalej. Zacznę od przedstawienia produktów i narzędzi, które będą nam niezbędne do wykonania henny rzęs. Wazelina, może być jakakolwiek, ja tutaj mam markę Ziaja. Henna koniecznie i tylko proszkowa, czarna. Mam tutaj firmę Hornung. Jest to polska firma, na której jak do tej pory pracowało mi się najlepiej i uważam, że daje najlepszy efekt. I woda utleniona. Woda... Jest to niepisana zasada, ale powinna być świeżo otwarta. Jeśli takiej nie macie, ja też nie mam, to nic się nie stanie, ale wydaje mi się, że na świeżo otwartej wodzie henna wychodzi bardziej intensywna, jakby lepiej się przyjmuje. Ale tak jak powiedziałam, to nie jest wymóg. Rękawiczki ochronne, ja mam tutaj lateksowe, mogą być też nitrylowe, mogą być winylowe. Jednorazowa albo nie, spirala do rzęs. Możecie równie dobrze oczyścić taką spiralę od zużytego tuszu do rzęs i też będzie ok. Nożyczki, płatek kosmetyczny i powinien być właściwie szklany kieliszek, ale ja swój gdzieś zgubiłam, więc będę się posiłkowała takim plastikowym pojemniczkiem po próbkach i to jest też ok. Także jeśli nie macie szklanego kieliszka, a macie taki pojemniczek albo jakąś próbkę w takim pojemniku, to wystarczy go wyczyścić i będzie nadawał się do naszego zabiegu. Płatek kosmetyczny wcześniej nasączyłam wodą i porządnie odcisnęłam. Teraz go rozprostowałam i wycinam w nim nożyczkami taką łódeczkę, żeby łatwiej było mi to podłożyć pod dolną powiekę. Chodzi mi o coś takiego. Rozdzielam, właściwie rozwarstwiam ten płatek. Wyciągam te farfocle, które są w środku, bo nie są nam potrzebne. Jednorazowym patyczkiem nakładam na tylko jedną, obojętnie którą, stronę mojego płatka równomiernie wazelinę. Na całą jego powierzchnię bardzo dokładnie. To ma zabezpieczyć skórę pod naszą powieką przed zafarbowaniem. A przecież żadna z nas nie chce mieć pandy pod okiem, prawda? Przystępujemy do rozrobienia henny. Warto przed wykonaniem tych czynności założyć rękawiczki, żeby uniknąć poplamienia henną paznokci i skóry rąk. Otwieramy na początek pojemnik z henną. Jak widzicie, henna lubi się osypywać, osiadać nam na meblach, także warto podłożyć sobie jakiś papierowy ręczniczek albo matę, albo tak jak ja, wilgotne chusteczki. Nie powiedziałam jeszcze w przygotowaniu narzędzi o takiej metalowej bagietce do henny. Przypuszczam, że jak już ktoś zabiera się za wykonywanie henny rzęs w domu, to będzie sobie również wykonywał henne brwi, do czego gorąco zachęcam i takie filmy również zobaczycie na moim kanale, więc warto zainwestować w taką bagietkę, bo ona na pewno posłuży Wam bardzo długo, a przydaje się i do jednej, i do drugiej henny. I za jej pomocą wykładam hennę do mojego pojemniczka, w którym będę mieszała ją z wodą utlenioną. Myślę, że taka ilość proszku henny w zupełności wystarczy. Przechodzę teraz do dolania wody utlenionej. Dolewam jej do momentu, w którym uzyskam konsystencję gęstej śmietany. Na początek trochę na oko,
lepiej mniej niż więcej. Zawsze można dolać, a jeśli już zrobimy od początku za rzadką, no to kicha. Po kilku ruchach zamieszania widzę, że muszę jeszcze dolać wody. I to dosyć sporo. Ok, konsystencja jest idealna. Tak przygotowaną hennę jesteśmy gotowe nałożyć na nasze rzęsy. Przed nałożeniem henny na rzęsy należy rzęsy dokładnie odtłuścić. I ja to robię myjąc po prostu całą twarz, okolice oczu i włoski rzęs piapką do mycia twarzy i wodą. I uważam, że jest to najlepszy sposób na odtłuszczenie i przygotowanie naszych rzęs do przyjęcia henny. I to zrobiłam już wcześniej, także przechodzimy do nakładania henny. Zaczynam od podłożenia płatków z wazeliną pod oko. Tak, żeby ta strona posmarowana wazeliną była skierowana w stronę naszej skóry i przykleiła się do niej. Jednocześnie nie zabieramy pod płatek naszych dolnych rzęs, tylko one muszą naturalnie odstawać, ponieważ również chcemy je pofarbować, dlatego trzeba uważać w ogóle przy nakładaniu tego płatka, żeby żadnego włoska nie zatłuścić, ponieważ wtedy on nie przyjmie henny. Nabieram hennę ze słoika za pomocą spirali. Jej nadmiar zostawiam na brzegu słoika i nakładam w ten sposób hennę, zaczynając od dolnych rzęs. Po zakończeniu nakładania henny na rzęski dolnej powieki przechodzimy oczywiście na górę i tutaj warto zasięgnąć po zwykłe jednorazowe patyczki do uszu, ponieważ jeśli coś odbije nam się na górnej powiece, to od razu będziemy mogły to sprzątnąć patyczkiem, zanim zrobimy sobie jakąś plamę. Osoby z prostymi rzęsami mają tutaj łatwiej, ale jeśli ktoś ma tak podkręcone rzęsy jak ja, to będzie mu zdecydowanie trudniej. O, widzicie? Odbiło mi się już coś na powiece. Biorę patyczek i szybciutko od razu to sprzątam. I nie będzie śladu. Aby uniknąć poplamienia sobie górnej powieki podczas całego zabiegu nakładania henny na górne rzęsy, najlepiej jest po prostu trzymać wzrok w dół. Henny możecie nałożyć dosyć grubo, im więcej tym lepiej, tylko tak, żeby nie spłynęła Wam do oka. Ok, ja stwierdzam, że rzęsy na moim prawym oku są już dokładnie pokryte henną i przechodzę teraz do oka lewego. Po nałożeniu henny na wszystkie rzęsy włączamy stoper i czekamy 10 minut. Po upływie 10 minut ściągam hennę z rzęs za pomocą namoczonych w wodzie płatków kosmetycznych. I pierwsze ruchy, jakie wykonuję, to przyłożenie płatków do oczu i ściągnięcie jakby tej pierwszej, najgrubszej warstwy henny razem z tymi płatkami spod oczu. A później już doczyszczamy.
Warto, żebyśmy te ruchy wykonywały dosyć szybko i płynnie, ponieważ henna może być jeszcze trochę aktywna i zafarbuje nam skórę wokół oczu, a tego nie chcemy. Kiedy wydaje nam się, że płatkami wszystko doczyściłyśmy, sięgamy po mokry patyczek do uszu i jeszcze dokładnie doczyszczamy te przestrzenie pomiędzy włoskami rzęs na górze i na dole. I tak, kochani, prezentuje się efekt końcowy na moich rzęsach.